Wielu graczy Minecraft Dungeons zastanawia się, co dalej stanie się z grą. Czy już do końca wsparcia będą tylko sezony? Jeśli tak, to czy one wystarczą, żeby utrzymać grę przy życiu? Zacznijmy od tego, że każdy kolejny sezon będzie zarabiał coraz gorzej. I tu nie chodzi tylko o to, że graczy jest coraz mniej. Wyobraźmy sobie, że mamy 5 sezonów. No nikt tych wszystkich sezonów nie będzie kupywał, co najwyżej jedną albo dwie przepustki, tak? No nikt nie będzie wszystkich 5 ogrywał. Każdy kolejny sezon, powiedzmy, zabiera potencjalnych kupców poprzednim sezonom. Jak są 2 sezony, to jest duża szansa, że ktoś kupi Cloudy Climb. Jak będzie 5 sezonów, to jest mała szansa, że ktoś kupi Cloudy Climb. Przy DLC tak nie było, a tak właściwie to było na odwrót, bo każde kolejne DLC przyciągało nowe osoby i te nowe osoby mogły kupić poprzednie DLC, prawda? Także tworzenie kolejnych sezonów już nie ma za bardzo sensu. Jak dla mnie te 3, które będziemy mieli, to już wystarczająco. A może lepszą opcją jest wrócenie do tworzenia DLC? Otóż z 2 powodów nie jest to zbyt dobry pomysł. Po pierwsze, mamy już Ultimate Edition, który ma wszystkie DLC. A raczej wszystkie 6. Jeżeli by powstały kolejne, no to one już by były poza tą przepustką. Więc albo trzeba by było stworzyć jakieś Ultra, Super, Ultimate Edition ze wszystkimi DLC, albo te nowe uznać za jakieś poboczne i stworzyć im jakąś kolejną przepustkę, taką mniejszą. Tak czy siak wprowadziłoby to pewne komplikacje, trochę by myliło nowych graczy. Po drugie, gra już przy 6 DLC wygląda źle. Czasami widuję komentarze ludzi, którzy piszą, że no kupiłem grę, a potem okazało się, że mam tylko część tej gry, że reszta jest płatna. Otóż nie, no kupiłeś całą grę, ale nie masz dodatkowej zawartości. Ale nie przemówisz ludziom do rozsądku, oni dalej będą tak myśleć. I dodawanie kolejnych DLC będzie wyglądało coraz gorzej. Tak jakby sama podstawowa gra to było tylko jakieś demo. Więc skoro ani sezony, ani DLC, to co byłoby najlepszą opcją? Otóż darmowe aktualizacje. Jest bardzo wielu starych graczy, którzy nie kupili ani jednej przepustki, bo po prostu nie mają po co. Nie mają po co grać, nie mają kontentu. Więc po co mają kupywać przepustkę w grze, w której nie mają co robić? I tak właściwie nawet by tej przepustki nie wyfarmili. Darmowe aktualizacje, nowy content mógłby ich skłonić do ponownej gry i może kupienia jakichś przepustek. Po drugie, takie darmowe aktualizacje na pewno byłyby bardzo ciepło przyjęte i zachęciłoby nowych graczy do kupna gry. No i kiedy podstawowa wersja byłaby rozwijana, no to może bez DLC nie wyglądałaby aż tak pusto. Ultimate Edition to jest 185 zł, każdy sezon to jest 18 zł, także zamiast walić kolejne sezony czy DLC, lepiej jest po prostu zrobić coś, co przyciągnie nowe osoby, co skłoni je do kupna tego, co już jest. Ale cóż, to jest Microsoft, oni są jak to graffiti w Dying Light'cie, nie to. Oni wolą wydoić do końca zdychającą krowę zamiast ją nakarmić, żeby wyprodukowała jeszcze więcej mleka i to takiego zdrowszego, żeby ta krowa miała się lepiej. Ale ich nie interesuje jakość gry, tylko łatwy zarobek. A twórcy niestety nie mają za dużo do gadania, oni są tylko pracownikami wykonującymi zadania dla swojej firmy. Mogą oczywiście coś tam sami dodawać, coś tam zmieniać. I tak właściwie, jak się przyjrzymy, no to widać, że chcą to robić, ale zazwyczaj, raczej w sumie zawsze, nie starczy im czasu. No ale nawet gdyby Microsoft przerzucił się na darmowe aktualizacje, no to dalej brakuje dobrej reklamy. Podkreślam, dobrej. Oni mogą sobie tam, wiecie, zapłacić za jakieś reklamy w Google, na YouTubie, czy na Twitterze tam wziąć, powrzucać. Mogą ogólnie, wiecie, ogłosić całemu światu, ale nikogo to nie będzie obchodzić. Większość osób kojarzy tą grę z wczesnych wersji, kiedy była jeszcze bardzo prosta. No więc widząc reklamę, że jest jakaś nowość, większość osób by to po prostu olała. Są tutaj 2 dobre rozwiązania. Po pierwsze, twórcy zawartości, youtuberzy, streamerzy i tak dalej. Taką reklamę zwykłą w Google sobie olejesz, ale jeżeli streamer, którego oglądasz codziennie, zacznie streamować Dungeonsy, to jest bardzo duża szansa, że w końcu na któregoś streama wejdziesz, obejrzysz i stwierdzisz: hej, to jest znacznie lepsze niż myślałem. Ale to się nie wydarzy, bo z jakiegoś powodu wydaje mi się, że normalna reklama jest lepszą opcją.
Drugą opcją byłoby, żeby tą grę kupiła jakaś inna firma. Kiedy ludzie by to zobaczyli, że jest nowa firma, jakieś nowe podejście, to może pomyśleliby, że ta firma zrobi coś ciekawszego niż Microsoft i daliby jej jakąś szansę. Poza tym takie kupna przyciągają dosyć dużą uwagę, więc to też byłaby reklama. Ale to się nie wydarzy, no bo po pierwsze nie sprzedaliby tej gry, a po drugie nikt by jej nie kupił. No więc tak, Microsoft w końcu zorientuje się, że sezony przestają się opłacać i będzie musiał podjąć jakąś decyzję. Dungeonsy mogą pójść w dwie ścieżki. Albo zamykamy projekt, albo staramy się go odratować. Albo darmowymi aktualizacjami, albo DLC-kami. Najpewniej będzie to ta pierwsza opcja, no Microsoft nawet nie potrafi zrobić dobrej premiery gry, a tym bardziej jej odratować. Dungeonsy to taki cmentarz zmarnowanego potencjału. Przy dobrym zarządzaniu i większej ekipie gra mogłaby osiągnąć naprawdę ogromny sukces. Marka Minecrafta, wielki hype. Jedyne co zostaje, to dobrze zrobić grę. I to spieprzyli. Gra od 2 lat żyje w cieniu porażki swojej premiery. I z niego nie wyjdzie. To co? Za rok powtórka z rozrywki? Ogólnie Microsoft przegapił jeden ważny fakt. Jest coś takiego jak zaufanie graczy. Jeżeli jakaś firma robi dużo dobrych gier, to spodziewasz się, że kolejna gra również będzie dobra. Dlatego CD Projekt po zrobieniu świetnej serii Wiedźmina sprzedał aż 8 milionów kopii Cyberpunka już przed premierą. Bo ludzie ufali, że to będzie naprawdę dobra gra. Microsoft żeruje na marce Minecrafta i przedpremierowym hype'ie. Jednak ludzie w końcu zorientują się, że doklejenie słowa Minecraft do nazwy nie sprawi, że gra będzie dobra. Tak czy siak, wracając do Dungeonsów, możliwe, że po trzecim albo po czwartym, jeżeli on w ogóle wyjdzie, stanie się coś dużego. Czy będzie to koniec? Czy zmiana planów? Tego nie wiem. Mam nadzieję, że pod koniec roku będzie Minecraft Live, bo też nie wiadomo czy będzie, i wtedy wszystkiego się dowiemy. A jak na razie możemy tylko mieć nadzieję, że trzeci sezon wniesie do gry coś więcej niż drugi. Ale niezależnie od tego co się stanie, gra zbliża się do nieuniknionego końca rozwoju. Może już nawet w 2023 Minecraft Vanilla średnio poradził sobie z ostatnią aktualizacją, a Minecraft Legends może potrzebować więcej rąk do pracy. Także... no, ludzie z Dungeonsów, twórcy Dungeonsów mogą właśnie zasilić ich szeregi. Jeszcze na koniec chciałbym zaznaczyć, że koniec rozwoju to nie do końca koniec gry. Dalej oczywiście będziecie mogli tę grę kupić, dalej będziecie mogli grać online, serwery nie zostaną zamknięte jeszcze przez bardzo długi czas. Po prostu nie będzie niczego nowego. Możecie pisać w komentarzach, co wy uważacie, czy gra zbliża się do końca rozwoju, czy jednak Microsoft będzie próbował ją jakoś odratować. Tak czy siak, w tym odcinku to było tyle. Mam, że się podobało. Do zobaczenia i siemka!